Siemaneczko, witajcie na naszym kanale. Ale z tej strony Lena TikToker, nie, Lena Aferka, i Amanda. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to koniecznie staw subskrypcję, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, a filmy w kwietniu pojawiają się codziennie o godzinie 15. Zaobserwuj również mnie na Instagramie i na TikToku. Mamy książkę od Dominika Rupińskiego, jest tam przepis na donaty. I jeszcze jedno, ta książeczka jest do rozdania, jest ona dla Was. Napiszcie, dlaczego to Wam bym miała ją wysłać. I my sobie za nią wybierzemy jakiś jeden fajny komentarz i wyślemy tej osobie tą oto książeczkę. Mamy donaty. I co nam będzie do tych donatów potrzebne? Musimy roztopić masło na patelni i je przestudzić sobie, więc my szybko to zrobimy i wrócimy do Was za sekundę. O. Mama o tym nie pomyśliła, żeby to się całe masło na całej patelni, a nie tylko w jednym miejscu. No tak, mamy, tutaj sobie będziemy podgrzewać pół szklanki mleka. Lena wszystko, na czym, na wszystkim się zna. Tak, dodaliśmy sobie masło już. Jeden, dwa, trzy. Dobra, okej. Okay. I do tego... Mielko. Nie, jeszcze nie. Jedna trzecia łyżeczki drożdży. Dobra, i mieszamy. To wygląda jakaś kwiatunkieta na razie. No, na razie to wygląda tak, ale będzie wyglądać lepiej, myślę. Lena to miesza i odstawiamy to na 5 minut do lodówki. To wygląda na ten moment tak. Nie wiem, czy to tak ma wyglądać. Do tego musimy dodać mąkę, sól, jajko i to ugnieść i zostawić to na 8-12 godzin. No o, i jajko dawaj. Okej, mąka, jedna szklanka. I druga szklanka. Już. Okej, teraz musimy to ugnieść i to już nie będę nam pokazywać. Lena spada, ja gniotę. Mamy ciasto ugnieciane. Folią owinięte. Wkładamy do lodówki i widzimy się za 12 godzin. Siemaneczko, witamy ponownie. Wróciliśmy, mamy nowy dzień. Nowe możliwości. Tak, koleżanki do mnie przychodzą o 17:30, mam 2,5 godziny, żeby pójść do sklepu, zrobić ten odcinek, umyć podłogi, odkurzyć, wymienić królikowi. Trochę rzeczy do robienia jest, więc co? Przechodzimy do naszej lodóweczki i wyciągamy nasze ciasto. Wymienić za mnie króliczkowi? Super, kochane dziecko. Widzicie, takie dzieci to skarby. Nasze ciasto wygląda tak. I nie wiem, skąd to mama wyczesnęła. Mieliśmy to przykryć folią, ja nie miałam folii, więc przykryłam to rękawem do pieczenia. Teraz. Ja zrobiłam kluskę. Wielka kluska śląska. Tak, ja sobie rozłożyłam stolnicę na kuchence. Teraz to jest duża kluska. I nie do ciebie sprzątałam. Chodźcie, to jest duża kluska. Będę miała znowu bałagan, a naprawdę mam tak mało czasu. Ja mam ogólnie taki problem, jak zawsze robię coś takiego jak ciasteczka albo coś, gdzie muszę wycinać, że nie wiem, ile to jest 1,5 cm. Nie, mi się wydaje, że to już będzie, że nawet za chude zrobiłam. Za grube lepiej, za grube. Nie za grube. Dobra, nie wiem, będziemy próbować. Do wycięcia pączku będziemy mieli kubek i kieliszek. To mój kubek! Dobra, i wycinamy. Ja! A ja drugie. Ty te małe dziurki będziesz w nich robić. O, to mi się podoba. Ej, dobra, plan jest taki, bo mi się wydaje, że to nie jest 1,5 cm, mi się wydaje, że to jest 0,5 cm. Cztery będą takie, a jeszcze raz zrobię trochę grubsze. Aktualnie nasze donaty wyglądają tak, one nie wyglądają w ogóle jak pączki. Teraz trzeba posprzątać tu szybciutko z tego i będziemy przykryje odstaw do wyrośnięcia na godzinę znowu? Więc ja sobie je odstawię i pójdę do sklepu, po prostu umyję podłogi i do nich wrócimy i będziemy dalej robić. I właśnie już przyszliśmy, tam pod tym jest. No to podnieś ściereczkę. Tam są... Tu są nasze pączki. Nie, one nie wyglądają tak najlepiej.
Dobra. Ja mam cukier-puder, więc będzie wszystko ok. Mogliśmy tam dać dżem. Mogliśmy dać dżem. Jeżeli nam wyjdą, to możemy sobie robić potem nawet takie pączki w domu, nadziewane, wiecie, to jest... Jeszcze jednego możesz rzucić i po dwa je smażmy. Albo po trzy. W garku rozgrzej olej do głębokiego smażenia, włóż do niego delikatnie krążki, nie za dużo naraz, smaż na złoto z obu stron na rozgrzanym oleju. Patrzcie, tak one wyglądają. W garnuszku. Dominik się zna na pączkach, bo właśnie go oglądam na filmie. Tak, polecamy. Lena się wkręciła i ogląda jego kanał. O mój Boże! Obróciliśmy je i patrzcie, jak one już fajnie wyglądają. I ciekawe, czy będą dobre. Ja akurat jestem fanką, żeby tylko na tym był cukier puder. Ej, pachną super. Daj połuchać. A mówię ja. Ej, weź, bo one to jest z oleju, a ty mi na tą ziemię. To, że jeszcze nie mam podłogi, znaczy będę szorować tłuste. Ja. Co ty? Będę czyścić. Jaja to są w sklepie. W lodówce mamy. Miałaś być miła na odcinku. Decynika. Co mam być? To, że jesteś niemiła? Hej, no. Dobra, wyciągamy, czekaj. Dobra, i pierwszy, i na ręczniczek, żeby z tłuszczu nam okapały. Drugi. I trzeci. Wrzucamy kolejne. Dobra, zaraz was wracamy, jak usmażymy już wszystkie. Pokapałaś! No dobra, to są myje. Pokapałaś! Dobra, jak to u mnie w kuchni bywa, napotkaliśmy problem, ale tak jest zawsze. Mamy problem taki, że nie mamy cukru, pudru. Ale Dominik tu ma polewę. Polewę, ale my polewy też nie mamy. Więc wymyśliłam, że na pewno zrobię tak, że choćby tam jednego czy dwa posmaruję sobie Nutello i na to dam posypkę czekoladową, więc będzie taki mocno czekoladowy pączek, więc może być fajnie. Zobaczymy, jakie mamy jeszcze rzeczy i może coś znajdziemy, żeby te pączki fajnie zrobić. Patrzcie, to jest pierwszy pączek, ja go posmarowałam Nutellą i dam. Tu Lena teraz tworzy. Pokażemy wam wszystkie pączki, jak je ozdobimy. No bez sensu wam to tutaj puszczać. No a musimy działać, bo mamy ich jeszcze trochę. No szkoda, że nie ma tego cukru, bo chciałabym kilka takich klasycznych, no ale trudno. Popatrzcie, tak się prezentują nasze ponczusie. Ładnie, co? Aha, dość co, aż tak leje. No, więc my będziemy co, próbować teraz pączka? Tak! Smakuje, bo wzięłam tego, to jest ten mój pierwszy, ja sobie go dałam na papier, bo on się na talerz nie zmieścił. No, wyglądają pięknie i mam nadzieję, że tak samo będą smakować. Smacznego. Dziękuję. No to lepiej. Mega dobre, mam za dużo posypki na tym. To są mega dobre i ja dzisiaj będę robić te donaty. Bo one są ekstra. Tak więc jeżeli podobał Ci się taki odcinek i... To zostawcie łapkę w górę. Dokładnie, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, bo filmy w kwietniu pojawiają się. O 15 i codziennie. Dokładnie. Zapraszamy również na naszego Instagrama i na naszego TikToka. I dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów, jak robimy coś. Od Dominika coś tam. Od Dominika Rupińskiego? No. My idziemy dalej jeść ponczusie i widzimy się z wami w następnym odcinku. Pa! Pa!